Cześć, witajcie, podkarpackie wykopki. Dzisiaj nocny wypad w kopalni. Jestem na zeku. Dużo ludzi. Impreza w Zekolandii. Chyba jakiś wieczór hip-hopowy. A ja idę w wodę. Życzcie mi szczęścia. Hej. No i pierwszy sygnał. Sygnał duch. Bardzo głęboki. Na... W początku w ogóle nawet nie wyświetlało ID, tylko lekki sygnał. No i wpadło 2 grosze. Kupię sobie z kaczuszkami. Ale chyba ich nie wyłapię. Ale sobie pływają, cała rodzinka. Z 2... No chyba z 15 sztuk. Hej. No kochani, jakieś 15. O, raczej jest 20 minut później od tego pierwszego sygnału trafił się ołów. Zobaczymy, co dalej się trafi lepszego. Oby coś jeszcze było. Hej. Muza gra, super się chodzi. Hip-hopik, rap leci w tle, a ja trafiłem na taki piękny, przerywany sygnał, ale niestety pultapsik. Takie widoki. Kurde, nie wiem, czy dobrze słychać. O, telefon w tym pokrowcu wodoszczelnym, wodoodpornym. Ale leci muza, super się kopie. Jest jakiś, nie wiem co to za raper, ale może później wyczaję. Hej. No kochani, jest pierwsze sreberko. Chyba urwany. Takie bardzo lekkie pierdnięcie. Skolczyk. Chyba nie. Nie wiem co to jest. Ale jest sreberko. Piękne. Trzeba poszukać gdzieś dalszej części. Takie piknięcie delikatne, ale jest. Jest. Chyba kopałem z 15-20 minut. W glinie siedziało, ale patrzcie, jest. Piękny medalik. Jest sreberko. Piękne. Udało się. Taką jamę wykopałem. Gdzieś nie wiem, czy przesuwało, czy nie, ale jest. Super. O kochani, już dlaczego tyle koto kopałem? Bo okazało się, że w tym miejscu było 2 sygnały. Jeden musiałem wyrzucić i kopałem następny. Patrzcie, 2. Ojej, gdzie on jest? 2 srebra w jednym dołku. Czy to w jednym miejscu? Kurde, sam w to nie wierzę. Ale piękny. Kurde, jeszcze całe z tej gliny. Kurde, piękne. Jeszcze tu będę krążył z kamyczkiem. Do zobaczenia. No kochani, przy takim klimacie, takiej fajnej muzie, w nocy cisza, spokój. Ja sam w to nie wierzę. Patrzcie,
co tam leży na dnie. Powiem wam, że w nocy się lepiej chodzi. Z tego względu, że chodzimy więcej na słuch. A jednak cyferki czasem, kurde, jest. Cyferki czasem mogą mylić przy niepewnych sygnałach. A właśnie takie kopie, bo tyle razy tu już byłem z chłopakami. Jest. Piękny. Ale sypie dzisiaj. Tego się nie spodziewałem. Już myślałem, że będę musiał zejść. Zaczęło wiać. Lekko kropić. Ale przeszło bokiem gdzieś. Jest 9,25. No. Jest drugi pieniądz. Jest, zawaliście czysto. Ileś tu już razy byliśmy wyczyszczone. Mało co śmiecia. A teraz 10 groszy. Też bardzo słaby sygnał. Ale wykopane. Piękne. No i w płytkiej wodzie 5 groszy. Tutaj zaczyna padać. Jeżeli nie przestanie w ciągu 5 minut, to rezygnuję. Hej. No, kończę. Nawet mnie nie widać. 22, koniec koncertu. Ja też kończę. Dalej pada. Właściwie tak kropi dosyć dobrze. Ale do zobaczenia. Za chwilę. No, ja już gonię do auta i zapraszam na podsumowanko. Troszkę się już rozpadało. Ale nie ma tego złego. No i witajcie na podsumowanku. Jeszcze było 3 kapselki. Tego nie nagrywałem. Biło pierdząco. Ale gdzieś miałem jakąś cichą nadzieję, że może jakiś kolczyk czy coś. Niestety nie. No to ołów. Jakieś tam pulta psiki. Z pieniążków. Dobra, mamy 15 groszy. Czyli gdzieś jeszcze dwójka zaginęła. Ale idźmy do najpiękniejszych. Pierwsze srebro. Nie wiem, co to jest dziwne. Na zaczepie. Co to był, kolczyk? Albo może z jakiejś bransoletki? Nie wiem. Z czego? Bardzo cieniutki, taki cichutki sygnał. O, zaraz to pokażę. Z bliska. No dobra, mamy makro. I tutaj gdzieś była punca. Czy mi się wydawało? Jest. O. To było pierwsze sreberko. Teraz drugie, to co się okopałem. Okazało się, że było dwa w jednym miejscu praktycznie. Kopałem jedno, wyrzuciłem obok. Później biło następne. Ale taka piękna. Józef z Jezusem chyba. Piękne. I zaraz obok, właśnie zaraz obok tego medalika trafił się krzyżyk z kamyczkiem. Piękny jest. Ale jeszcze niedoczyszczony.
No i na koniec trafiła się srebrna obrączka. O, 925 BZ. To tyle. Dzięki za uwagę, dzięki, że wpadliście. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie i już za niedługo będzie fajny konkursik. Będzie troszkę rzeczy do rozdania, a może będzie mniej rzeczy, tylko częściej. Zobaczymy jeszcze. No, to się okaże w praniu. Więc warto subskrybować i być na bieżąco. No i do zobaczenia. Hejas. No i tu w środku mamy, no, wsadzimy i powinno wyostrzyć ładnie. Co tak słabo? Jakaś tam punca. Bardzo piękne. To do zobaczenia.